Kolejny strumień pieniędzy popłynął do lokalnych samorządów. Zakończono rozpatrywanie wniosków w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dobre informacje dla Wielkopolski. W regionie zaakceptowano w sumie 93 wnioski na kwotę ponad 120 milionów złotych. Wśród największych inwestycji, które uda się zrealizować, są m.in. dofinansowanie szpitala w Krotoszynie, rozbudowy szkoły w podpoznańskim Robakowie czy Pleszewskiego Centrum Medycyny. Pomoc państwa w sytuacji, w której te budżety samorządów naprawdę mocno ucierpiały, zwłaszcza tych małych samorządów, bo przypomnijmy, że to w tych mniejszych jednostkach samorządu są odczuwalne skutki. Lokalni politycy PiS mówią też o sukcesie w skali aglomeracji poznańskiej, pokazując m.in. dofinansowania dla Warty Poznań, budowy ujęcia wody w Jeziorkach czy domu samopomocy w Mosinie. W sumie 7 inwestycji na kwotę blisko 16 milionów złotych. Praca, to trzeba jasno sobie powiedzieć, wielu osób, z jednej strony samorządowców, którzy o to zabiegali, pani Lidii Dudziak, pani radnej Klaudii Strzeleckiej, to była też współpraca posłów. Zupełnie inne zdanie mają poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej, zdaniem których dofinansowanie dla miasta tak różowo nie wygląda. Poznań wnioskował o środki na 3 inwestycje. Drogę rowerową wzdłuż Wyszyńskiego i Estkowskiego, budowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej na Starołęce i modernizację budynków Warty. 2 pierwsze wnioski odrzucono, 3 zaakceptowano, ale przyznano na niego nie 30, a 4,5 miliona złotych. Tylko 10% otrzymaliśmy z tego funduszu w stosunku do tego, co zgłaszaliśmy. Te radosne tony w głosach tego PiS-u są mocno na wyraz. My tutaj staramy się patrzeć na to, że ta szklanka powoli się zapełnia. Przedstawiciele Warty Poznań pozostają jednak optymistami. Kolejna składka jakby na całą inwestycję i my tego finansowania będziemy szukali dalej. Natomiast cieszymy się, że ta koncepcja przede wszystkim zyskała poparcie. Choć już miejscy urzędnicy podkreślają, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Nie ukrywamy, że jest to kwota znacząco niewystarczająca na zrealizowanie całości. Przed nami w tej chwili praca wewnątrz, by tak zoptymalizować ten projekt, tak go zetapować, żeby móc skonsumować środki, które zostały nam przyznane. A już dużo bardziej krytycznie sytuację komentują radni Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, że powtarza się sytuacja z poprzedniego naboru, gdy miasto złożyło ponad 50 wniosków na kwotę ponad 0,5 miliarda złotych, a nie otrzymało ani złotówki. Był to stosowany typowy klucz partyjny, polityczny, gdzie w tych miejscowościach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma poparcia, gdzie nie rządzi, to te miejscowości albo nic nie dostawały, albo naprawdę bardzo marne pieniądze. Politycy PiS takie zarzuty zdecydowanie odpierają. Te pozostałe 2 projekty to były projekty, co do których były różnice zdań w zakresie tego, czy one wypełniają w tej chwili priorytety miasta. Może na przyszłość, jeżeli uda się osiągnąć większe pole porozumienia, to będzie szansa na realizację większej ilości inwestycji i też większe kwoty dla Poznania. Tak władze miasta, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości deklarują chęć współpracy przy zabieganiu o kolejne inwestycje dla Poznania. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.